Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 17 odcinku z serii Planet Zoo, franczyza Safari. Jesteśmy, miałam tydzień przerwy, nie było przez 2 tygodnie Planet Zoo, miałam właśnie przerwę w jedną niedzielę, nie było odcinka, ale to dlatego, że miałam wyjazd i pisaliście mi, że już zakończyłam tę serię w ogóle, że już nie będzie odcinków, ale nie, odcinki jeszcze będą. Odcinki będą, o ile gra mi pozwoli jeszcze grać, bo dzisiaj też mi się strasznie wywalało i też miałam błędy, ale udało mi się trochę pobudować i mam nadzieję, że uda mi się dokończyć jeszcze z Wami ten odcinek i zrobić speedbuilda, bo dzisiaj chcę zrobić z Wami speedbuilda, dawno go nie było, obiecałam Wam, że już kolejny odcinek będzie z budowaniem, więc dzisiaj taki będzie. I chciałam Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja po tym jak skończę już w Safari, to że już nie będzie odcinków. Odcinki oczywiście będą i będziemy dalej grać w Planet Zoo, tylko w trakcie przerwy pomiędzy jedną franczyzą a drugą zrobimy sobie kilka odcinków specjalnych, poradniki, bo mnie właśnie prosiliście o takie poradniki z Planet Zoo i ja od dawna chciałam takie poradniki zacząć wypuszczać, tylko mi ciągle brakowało czasu, więc stwierdziłam, że jak skończymy Safari po 20 odcinku, wydaje mi się, że 20 odcinek to będzie ostatni z Safari, to jak skończymy Safari, to bierzemy się za poradniki do Planet Zoo, więc nie martwcie się, powstaną również takie, pokażę Wam moje triki, moje jakieś pomysły na to, żeby zoo wyglądało lepiej, żeby się fajniej grało. Ja też nie jestem jakimś specjalistą od budowania w Planet Zoo i umiem tyle, co sama tam kombinuję, co się sama nauczyłam, ale myślę, że mam kilka sposobów, które są dość łatwe i które sprawią, że Wasze zoo będzie wyglądało ciekawiej, ale o tym Wam już opowiem na tych filmach, na tych poradnikach i mam nadzieję, że to Wam się przyda. Oczywiście to powstanie w momencie, gdy zakończymy Safari. Także myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie zaczną te poradniki do Planet Zoo wychodzić. Dobra, a dzisiaj się bierzemy za ten wybieg i za chwilę będziemy go budować na speedbuildzie. Ja Wam spróbuję dorzucić jakiś komentarz do tego speedbuilda, bo wiem, że wolicie, z komentarzem. Wybieg jest duży, duży, duży i mi się udało go już ogrodzić. Tutaj z tej strony też jeszcze mamy taką szybę dla gości, żeby mogli oglądać. Początkowo planowałam tutaj jeszcze zrobić wycieczkę, wyedytować tę kolejkę i tutaj jakoś tak zrobić przejazd dla gości. Wiecie co, może byśmy to jednak zrobili. Może mi się to uda jakoś tutaj poprowadzić, ale nie jestem w 100% pewna, czy się tutaj wyrobię z zakrętem. Musiałabym stację usunąć. Dobra, może to spróbuję zrobić, jakoś tutaj tak poprowadzić tę ścieżkę, tylko wtedy też będę mieć ciężej zrobić rzekę lub jakieś jeziorko, bo chciałam tutaj zrobić rzeczkę dla nich, a będą tutaj zwierzęta raczej większe, typu żyrafy, zebry i takie, które mogą ze sobą żyć. Dzisiaj postaram się wrzucić tutaj żyrafy albo zebry, albo jedno i drugie. Zobaczymy, co nam się uda kupić. Może żyrafy? Może zebry? Nie wiem, chciałabym wrzucić i jedno, i drugie, ale zobaczymy, co nam się uda kupić. Jest w ogóle bardzo późno, chyba nigdy Wam tak późno... raz nagrywałam tak późno. W każdym razie jest prawie 2 w nocy. Chcę Wam dzisiaj skończyć ten odcinek, nagrywać już i mieć gotowy na kolejny dzień. I tu zrobiłam strefę do wykładów. Mamy 2 różne wykłady. Tutaj jest jeden mniejszy wykład i tutaj znajduje się drugi większy wykład. Wykład większy. No w sensie znajduje się więcej miejsc dla gości słuchających wykładu. I tutaj po środku mam taką piękną ozdobę, którą zrobił dla mnie Beastmonger. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo. Pasuje mi tutaj idealnie i wiedziałam, że będę chciała ją wykorzystać, jak przyjdzie czas na żyrafki. I też właśnie ten czas przyszedł i mogłam się tutaj nią wesprzeć i bardzo mi się podoba, jak tutaj się wpasowała w scenerię mojej tutaj strefy z wykładami. Zrobiłam jeszcze takie 2 wejścia, tu jeszcze planuję zrobić napisy wykłady być może, ewentualnie, nie wiem, może żyrafy, zebry dodam, chociaż tu będzie więcej zwierząt, więc nie wiem, czy chcę dodawać wszystkie gatunki, a może w sumie takimi mniejszymi literkami na każdej kładzie moglibyśmy napisać nazwę gatunku, który tu mieszka. Dajcie znać, co myślicie, czy zrobić tutaj po prostu wykłady, czy napisać nazwy gatunków, które będą tutaj mieszkać. No i zrobiłam jeszcze takie 2 jakby, dwa skwery i po drugiej stronie mamy hieny, to już pewnie kojarzycie ten wybieg.
I cóż wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, chciałam zacząć kupować te zwierzury i tutaj się już nic nie zmieniło, ogólnie w zoo jest tak jak było wcześniej, nic tutaj nie kombinowałam. Miałam robić, poprawiać jeszcze ten wybieg dla pingwinów, ale ostatnio w ogóle nie miałam ochoty na granie w Planet Zoo, przyznam wam szczerze, że naprawdę nie miałam na to zupełnie ochoty, więc no nic nie tykałam na tym wybiegu i myślę, że już go taki już zostanie, takiego go zostawię, raczej nie będę nic zmieniać. Dołożymy tutaj się, teraz zajmiemy tym wybiegiem i dołożymy później jeszcze jeden dla jednego gatunku, ale to myślę, że w kolejnym odcinku wam zrobię takie małe zapytanie, jaki byście chcieli ten wybieg, pokażę wam jakie są moje propozycje i w kolejnym odcinku będziemy się nad tym zastanawiać. No i jeszcze na początku skorzystam z okazji i zaproszę was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeśli mnie nie subskrybujecie. Wiem, że około połowa moich widzów ogląda bez subskrypcji, więc będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeśli tę subskrypcję zostawicie, to jest bardzo istotne dla mnie, dla mojego rozwoju kanału i po prostu bardzo motywuje, jeżeli widzę, że te subskrypcje przybywają, dlatego będę bardzo wdzięczna, jeżeli tego subika zostawicie. No, a teraz się bierzemy za handel zwierzętami i zobaczymy, czy mamy jakieś zebry. Nie magazyn, tylko tutaj handel karmele. A co my mamy za komunikaty? Głośnik edukacyjny, to wiemy, uszkodzony. A możemy sobie to naprawić? Tutaj jest wezwany, to jest obiekt poza strefą i poziom czystości. Ups, dobra, no to wezwiemy sobie dozorcę. I teraz już możemy sobie zignorować te alerty, tutaj jeszcze coś się dzieje, zwierzę jest zestresowane, to trudno, musimy olać. I spróbujmy znaleźć żyrafy. Czekałam na te żyrafy od pierwszego odcinka, naprawdę bardzo na nie czekałam, bardzo chciałam je mieć, a nie mogłam się za nie zabrać. Powiedziałam, że to będzie duży wybieg i nie mogłam się na to zdecydować. I myślę, że w sumie wyszedł w idealnym miejscu. Aha, dobra, nie ma tutaj szału, jeśli chodzi o żyrafki, ale to kupmy sobie może... Bieda jest! Jest bieda tak, no. Jeju, jeju. Dobra, to kupmy tego pana i... Ojej, jak słabo z tymi samicami. Dobra, no kupmy jeszcze może... A w ogóle to sprawdźmy w Zoopedii, jak one z grupą społeczną stoją, żeby się nie okazało, że tylko... Aha, samce do dwóch, do czterech samce i samice do ośmiu. No dobrze, no to ja mogę sobie pozwolić jeszcze na tego srebrnego pana, który był, prawda? A w ogóle czemu ja nie kupiłam tego srebrnego, tylko zaczęłam od brązowego, nie wiem. Ale kupimy sobie jeszcze tego srebrnego, udało się. I kupować samicę, czy nie kupować? Może poczekamy jeszcze trochę, może się pojawi jakaś lepsza samica. Resetuj filtry i zobaczymy, czy mamy jakieś zebry. Jeśli mamy, to faktycznie może wrzucimy dzisiaj dwa gatunki wtedy. Zebry, zebra stepowa, dziękuję. Uuu, jakie pięknotki, białe, piękne, cudowne, o tak, kochanie, jesteś mój, moja właściwie, bo jesteś samiczką. Dobra, biorę ją i biorę jego, czy one są z tego samego zoo? Poczekajcie, zerknijmy sobie, źródło, bla. O nie, to będzie rodzeństwo pewnie. Kurczę, no trudno. Ale dobra, chcę też wziąć zwykłe zebry. Tutaj jest jakaś za 3000, a będą tańsze? Czy to już jest tyle tylko, co mamy tutaj widoczne? Od najtańszych? A nie, no tak, dobra, nie ma więcej. Więc jeżeli chcę mieć więcej, to muszę kupić jeszcze też te, jeżeli chcę złote. A chcę złote, więc, więc kupimy sobie taką ilość i... No już tych takich bez rangi nie będę kupować. Jeszcze tutaj jest jakaś brązowa za... A wiecie co, weźmy ją, bo ona jest brązowa, niby jest malutka, ale... Ale tutaj te inne statystyki ma dobre, więc mi to nie przeszkadza. Możemy sobie również ją kupić. I teraz tak, wchodzimy sobie A, wiecie czego ja nie zrobiłam? Ale ja jestem lama. Miałam to zrobić wcześniej. Zamykaj to, Karmela. Co ja miałam zrobić? Już wam pokazuję. Tu miałam... Ojej. Coś tam... Coś nie trafiam ostatnio w klawiaturę. Tutaj miałam zrobić ścieżkę, bo przecież mi nie dojdą do tego wybiegu pracownicy. I oczywiście muszę sobie trochę te drzewa też poprzestawiać, bo sobie tak zestawiłam, że nic totalnie nie widzę. Więc poproszę te drzewa tutaj. I poprowadźmy sobie na szybko taką ścieżkę, jakąkolwiek, tylko żeby mi pracownicy właśnie doszli. Mogę długość zmienić na przykład 5, dziękuję.
Dziękuję. Tutaj mamy strefę właśnie dla pracowników, więc w sumie spoko, bo będą szybko mogli dojść do tego wybiegu. No i tak sobie to pięknie połączymy. Pięknie, pięknie, zacnie. No super, tu jeszcze mogłyby być jakieś wybiegi, no ale myślę, że raczej już się będziemy zbliżać ku końcowi. W ogóle to fajny kształt wyszedł tego zoo, nie wyszedł jakiś taki dziwny, tylko raczej w miarę taki troszkę zaokrąglony, można powiedzieć. Dobra. Spróbujmy wrzucić te zwierzury, które kupiłam i jak wrzucimy, to się wezmę za speed builda już, tylko chcę zobaczyć, chcę je mieć, żeby móc sobie kontrolować statystyki, zobaczyć czego one potrzebują i tym podobne i tak dalej. Żyrafa oraz zebra. Gdzie jest zebra? Halo? Pani zebro, gdzie pani jest? A dobrze, dobrze, ja ślepa, bo łoś mi się tutaj wciął. Zebra. Dobra, mamy zebry, mamy żyrafki, zaznaczamy sobie wszystko, tak? Poproszę wszystkie. Nie, szybka transakcja, nie, 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 nie. Za dobre zwierzury kupiłam. Wyślij do zoo, wyślij do zoo. 7, pięknie. Zaplanowano dostawę, puszczamy sobie czas i czekamy, aż one mi przyjdą. Znaczy je przyniosą, bo one same nie przyjdą, prawda? Możemy się... Oj, coś przycina mi lekko. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie przycinać. Właśnie, jeżeli będzie przycinać, to przepraszam was, bo czasami się zdarzają takie ścinki w tym zoo. W tamtym chyba nie było takich dużych problemów ze ścinkami jak tutaj, ale myślę, że mój komp jest tak... No, ostatnio na lekkim, lekko niedomaga, co też mam nadzieję niedługo uda mi się zmienić, w sensie powalczyć o nowy sprzęt, ale na razie to jeszcze muszę na tym podziałać, więc nie wiem jak z tym nowym będzie, mam nadzieję, że go w końcu kupię, ale póki co jeszcze walczę na tym. Obiekt uszkodzony, gdzie obiekt uszkodzony? Halo, wezwij technika, umrze ze starości, dam surykatka. Jej, ciągle nam tutaj coś wyskakuje. Dobrze, nie ma chwili spokoju po prostu. No nie ma chwili spokoju. A ja chcę sobie poczekać po prostu i zobaczyć, jak mi przyniosą zeberki i żyrawki. No, dobra, przyspieszmy sobie czas, bo ja bym chciała, żeby one już tutaj były. Halo, zebry, żyrafy. Czy tutaj biegnie ktoś z naszymi zwierzurami? Nie, to jest technik. Halo, 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 gdzie są? O, jest, biegną piekną. Jaka cudna zebra, ojej, dzień dobry pani zebro biała. Pani ma bardzo ładne oczy, błękitne. Dzień dobry, dzień dobry, what, jakie to wielkie. Jeju, naprawdę, jaka ty jesteś olbrzymia. Dobra, zebry mi się już tutaj zaczęły rozbiegać. Halo, zebry, zebry i żyrafy, proszę nie biegać, bo ja tu jeszcze będę tworzyć. Proszę mi się jeszcze nie rozłazić. No nie, no halo, ja tu będę budować. Proszę stać w miejscu. O, wow, dobra, słonie nam się drą. Wszystkich mi chyba jeszcze nie przynieśli, bo jeszcze druga żyrafa i jeszcze wydaje mi się... mamy 4 zebry i jeszcze jedna żyrafa, czyli jeszcze jedna zebra. Jeszcze zebra i żyrafa, dobra, ale... zebra stepowa przybyła do zoo. No dobra, ale my się teraz bierzemy już za speed builda i zobaczymy. A w ogóle jak z terenem u nich? Jak z terenem? Ja wam poczytam oczywiście w międzyczasie jakieś informacje o tych zebrach, o żyrawkach. Terenu mają wystarczająco, bo potrzebowałyby 2000. A jeśli chodzi o żyrafy? Jak u was, wy też. Aha, czemu wy macie taką samą ilość terenu? No dobra, mają taką samą wymaganą, ale w każdym razie jest im tutaj dobrze, mają wystarczająco, bo mamy aż 16 tysięcy metrów i zrobimy sobie za chwilę tutaj wodę, więc pewnie tego terenu trochę ubędzie, ale wciąż myślę, że powinno im być tutaj ok, jeśli chodzi o ilość terenu. Dobra, bierzemy się za speed builda. Przeczytam wam teraz trochę informacji na temat żyraf i zeberek, ale zaczniemy od żyrafy siatkowanej i obecnie na wolności przebywa około 8,5 tysiąca żyraf, co uważam jest strasznie małą liczbą i żyrafy siatkowane są zagrożone niestety wyginięciem. W ogóle jak przeglądałam Zoopedię, to zwróciłam uwagę, jak wiele gatunków jest zagrożonych i jak niska jest liczba niektórych właśnie gatunków. To jest po prostu dramatycznie przykre, bo praktycznie każdy z tych gatunków stał się zagrożony ze względu na działalność
człowieka, przez działalność człowieka. Ale dobra, przeczytam Wam już teraz trochę informacji na temat tych żyraf. Żyrafa siatkowana, zwana również żyrafą somalijską, należy do podgatunku zamieszkującego sawanny i lasy świetliste Kenii, Somalii oraz Etiopii. Żyrafa siatkowana wyróżnia się wśród innych podgatunków charakterystycznym umaszczeniem, dużymi wielokątnymi łatami w kolorze od jasnobrązowego po czerwony, rozdzielonymi białymi liniami. Osobniki obu płci są wyjątkowo wysokie, jednak samce znacząco przewyższają wzrostem samice, a ponadto mają na głowach wyraźnie zarysowane kościste wyrostki, które u samic są znacznie krótsze i cieńsze. Żyrafy słyną z długich szyi, umożliwiających im sięganie do liści, które nie są dostępne dla innych zwierząt. Zagrożeniem dla żyrafy siatkowanej jest wycinanie lasów oraz nasilające się przekształcanie ich w tereny rolne. Jedno i drugie powoduje wyniszczenie siedlisk tych zwierząt. Ponadto żyrafy zamieszkują często tereny, na których występują konflikty społeczne i często stają się pośrednio ofiarami starć między ludźmi. Powstało wiele grup zaangażowanych w działania na rzecz ochrony tego gatunku, takich jak Stowarzyszenie Reticulated Giraffe Conservation with Pastoralists Initiative. Działacze z tego rodzaju grup montują kamery na szlakach uczęszczanych przez żyrafy, aby monitorować te zwierzęta, lokalizować wnyki i zapobiegać kłusownictwu. Ich działania przynoszą korzyści również innym gatunkom zamieszkującym te obszary. Wspomniana grupa prowadzi również akcje informacyjne dotyczące żyraf oraz miejscowej fauny i flory. I jeszcze kilka informacji dodatkowych, spory dotyczące gatunku i jego ewolucja. Filogeneza żyraf stanowi temat sporów. Aktualne ustalenia badaczy nie są zgodne co do tego, czy różne odmiany żyraf stanowią odrębne gatunki, podgatunki, czy są połączeniem tych dwóch klasyfikacji. Większość odrębnych odmian żyraf żyła w odosobnieniu przez wyjątkowo długi czas, w związku z czym nie dochodziło do mieszania materiału DNA pomiędzy tymi odmianami. Oznacza to, że dochodzi lub doszło już do powstania nowego gatunku. Część badaczy twierdzi, że wszystkie żyrafy stanowią jeden gatunek z wieloma podgatunkami, natomiast zdaniem innych mamy do czynienia ze czterema gatunkami. Jeszcze inna grupa badaczy twierdzi, że istnieje 8 gatunków, w ramach których występują dodatkowo podgatunki. No, informacje bardzo ciekawe. Szkoda tylko, że właśnie te biedne żyrafki tak ucierpiały przez działalność człowieka, ale to nie tylko żyrafy, tak jak Wam mówiłam już na początku tego speedbuilda, wiele, wiele gatunków właśnie w Planet Zoo. Lubię tę grę Planet Zoo za to, że ona nie tylko bawi, ale też i uczy. Można się dowiedzieć z niej mnóstwo informacji, których byście się zapewne nie dowiedzieli, jeśli nie oglądacie programów przyrodniczych, czy po prostu się nie interesujecie taką tematyką, więc to jest taka dodatkowa, fajny dodatkowy plus tej gry, że można naprawdę dowiedzieć się rzeczy, których byście się zapewne nie dowiedzieli, gdybyście się tym nie interesowali jakoś bardziej. A teraz przejdziemy do zeberek stepowych. Wielkość populacji na wolności to od 150 tysięcy do 250 tysięcy i ich status to bliskie zagrożenia. Na szczęście jeszcze nie są zagrożone, ale jest blisko według tutaj Zoopedii. Zebra stepowa to gatunek zamieszkujący wschodnią i południową część Afryki, trzymający się w pobliżu źródeł wody na sawannie. Dzieli się na 6 podgatunków wyodrębnionych na podstawie cech takich jak różnice we wzorze pasów oraz niekrzyżowanie się poszczególnych grup. Zebra stepowa ma czarne i białe pasy, z których znane są wszystkie zebry, ale jest mniejsza od zebry pręgowanej i większa od zebry górskiej. Zarówno samce, jak i samice mogą osiągać wzrost od 1 metra do 1,5 metra i długość od 2,20 do 2,5 metra. Jednak samce są zwykle o 10% większe od samic. Populacja tego gatunku jest stabilna, ale sklasyfikowano go jako bliski zagrożenia. Nadmierne polowania doprowadziły do wymarcia jednego z podgatunków zebry stepowej. Kwaga, nie wiem czy dobrze czytam. Jest to również problem w przypadku pozostałych podgatunków, ponieważ myśliwi polują na nie, żeby zdobyć cenne skóry. I znowu to samo. I znowu człowiek wybija gatunek, żeby zdobyć sobie trofeum. Bardzo, bardzo mądrze.
Zebry mają także ustalone szlaki migracyjne, które często są blokowane przez ludzi ogrodzeniami i murami, co w porze suchej uniemożliwia zebrom dotarcie na tereny obfitujące w pożywienie i wodę. Wiele zebr żyje na terenach parków narodowych, w których podlegają ochronie, ale są to zwierzęta przebywające duże odległości, a zatem w trakcie migracji mogą opuszczać obszary chronione. W parkach narodowych prowadzone są zdecydowane działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu. Cudownie, że chociaż są te parki narodowe, gdzie teoretycznie nie da się polować, a praktycznie pewnie i tak muszą walczyć z kłusownikami, bo kłusownik nie ma litości, no i niestety jak mu zależy, żeby zdobyć trofeum, to wejdzie pewnie nawet i na teren parku narodowego. Strasznie przykre, strasznie smutne, strasznie frustrujące, bo ludzie naprawdę nie myślą o tym, jakie szkody wyrządzają zwierzętom, przyrodzie, naturze i jak bardzo to się kiedyś wszystko odbije na nas i na planecie. Ale dobra, to nie jest moment na tą dyskusję, bo mi zaczęło ciśnienie skakać, strasznie mnie takie tematy drażnią i bolą, ale no, niestety niewiele możemy z tym tematem zrobić, przynajmniej nie z pozycji przed komputerem. No i teraz widzicie, że sobie tutaj się męczę z tą ścieżką, to nie ścieżka, tylko tor z torem właśnie. Cieszę się, że go ostatecznie zrobiłam, bo przebiegał przez większość wybiegów i miał przebiegać przez zdecydowaną większość, także trochę byłoby smutno, gdybym zrezygnowała akurat z przejażdżki na tym wybiegu, bo to myślę może być jedna z największych atrakcji, ten wybieg dla gości, bo będzie tutaj więcej gatunków, nie tylko zebry, nie tylko żyrafy, ale będą też inne gatunki. Możecie mi napisać, jakie inne, bo właśnie zapomniałam Was spytać wcześniej w trakcie odcinka, jakie inne gatunki powinny tutaj dołączyć do naszych żyraf, ponieważ mamy kilka gatunków, które mogą żyć jednocześnie i z żyrafami, i z zebrkami, więc możecie mi dać znać, kogo jeszcze powinniśmy tutaj dołożyć i myślę, że w przyszłym odcinku coś jeszcze wrzucimy wtedy do nich i będziemy mieć już też raczej już dokończony wybieg. Myślę, że właśnie zrobimy sobie tego live'ika i dokończymy go razem. Wybieg jest bardzo duży, mi jest czasami... Ja mam tak różnie, czasami lubię robić duże wybiegi, czasami jest mi ciężko. W tym przypadku trochę się męczyłam, bo nie mogłam zbytnio wymyślić planu na ten wybieg i było mi trochę ciężko tutaj to wszystko rozmieścić i jakoś to zaplanować, ale ostatecznie myślę, że wyszło nie najgorzej. Często robię tak, że po prostu sprawdzam, jakie są dostępne urozmaicenia dla zwierząt. Staram się rozmieścić te urozmaicenia i rozmieścić to, co jest im najbardziej potrzebne, czyli typu jakieś właśnie karmniki, czy jakieś błotko i wtedy jak już to sobie wszystko porozmieszczam, to dopiero jakoś ogarniam ten teren i dodaję jakieś właśnie ozdoby i tutaj też widzę, że sporo rzeczy dodałam już i dopiero później z tych właśnie dodatkowych, typu karmniki, jakieś smaczki i inne takie i dopiero później na końcu uzupełniałam ten teren w przyrodę, w jakąś roślinność i to jest dobry sposób, ponieważ możecie sobie właśnie mniej więcej rozplanować, gdzie co chcecie mieć. Na tym wybiegu też udało mi się troszeczkę zrobić dno. Żałuję, że nie zrobiłam dna tam na wybiegu u pingwinów, bo to by fajnie wyglądało, jakby one tam nurkowały. No może się tym jeszcze pobawimy, zobaczę. Chociaż później Wam mówiłam, że nie będę robić tego wybiegu chyba dla pingwinów, ale no trochę mi szkoda tego wybiegu, że zostawiłam to dno takie niedopracowane. A teraz już przechodzimy do rozgrywki. Dobra kochani, myślę, że jeśli chodzi o speedbuilda, to na razie sobie w tym momencie przerwiemy. Ja bym chciała resztę tego wybiegu skończyć razem z Wami na live'ie. Mam nadzieję, że zrobię jakiegoś live'a w przyszłym tygodniu, że mi czas na to pozwoli, bo też Wy mnie pytaliście od długiego czasu, czy będzie live, więc postanowiłam, że chyba dokończę resztę tego wybiegu na live'ie. Zastanowię się jeszcze, co ja tutaj chcę, bo tu jest trochę pusto, więc też bym chciała jakoś to zagospodarować. Ogólnie ciężko mi się ten wybieg robiło, bo nie bardzo wiedziałam,
jak to tutaj rozplanować i jak to rozłożyć, ale w końcu wymyśliłam, że tu będzie takie mini wodospad i to będzie się dalej rozlewać na resztę wybiegu i będziemy mieć taką rzeczkę z małym jeziorkiem. Trochę też ułożyłam rzeczy na dnie, miałam trochę ułatwioną robotę, bo sporo elementów mogłam sobie pokopiować z innych wybiegów, także to mi trochę pomogło, ale jeszcze sporo pracy przed nami, myślę, więc dokończymy sobie to raczej na live. W ogóle to dajcie mi znać, czy chcielibyście to kończyć ze mną na live, bo może ja Wam mówię, że na live, a może wcale nie chcecie live'a, więc dajcie mi znać, czy chcecie live'a, bo jak chcecie, to sobie dokończymy po prostu to może wspólnie razem. Co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Ogólnie one są zadowolone, wydaje mi się. Pokażę Wam też tą drugą żyrafkę, która nam się tutaj pojawiła. Weźmiemy sobie kamerkę na nią. Uj, jako jesteś piękna, kochana. No cudna jesteś, albo cudny. O, czy ty jesz właśnie drzewo? Czy ty zjadasz drzewo? Jest szansa, że skubię sobie drzewko. Zeberki też są piękne. Chodźcie, malutkie, pokażcie się. Nie przenieś, nie. Ja chcę kamerę na ciebie. Och, cudne są, och, cudne. Kiedyś Wam nagrywałam moda z jednorożcami do Planet Zoo i bardzo przypominają te jednorożce, ale chyba właściwie tamte jednorożce były zrobione na tych zebrach. Jeżeli nie widzieliście, to filmik jest na kanale, możecie sobie na niego zerknąć. Postaram się pamiętać, żeby go Wam podlinkować w opisie, ale są cudne. A brązowe zebry? Pokażcie mi się. Tutaj jedna tak fajnie wjeżdżała. Czy ona mi weszła do wody? Nie, pobiegła gdzieś dalej. Hej, zeberku, gdzie jesteś? Pokaż się, zeberko. Nie wiem, gdzieś mi uciekła. Dobra, pokaż się ty, kochana, bo ty się pasiesz. Czy ogólnie wam ze wszystkim dobrze? Nie, macie za mało trawy krótkiej, ale to myślę, że sobie z tym poradzicie. Dobra, tu jest faktycznie dużo tej długiej. Ja jeszcze to wszystko oczywiście będę troszeczkę dopieszczać, bo jeszcze jeśli... Co uciekło? Gdzie uciekło? Kto uciekło? Aha, dobra. Schwytanie awaryjne. Ona tutaj wcale nie uciekła, tylko właśnie tutaj mamy ten problem, że ja za daleko od płotu postawiłam granicę wybiegu i dlatego ona tutaj się tak jakby zaliczyła, że uciekła, ale wcale nie uciekła. Ach, no i nie powiedziałam Wam, że jednak zrobiłam przejazd kolejką. Miałam nie robić, ale jak zaczęłam budować, to stwierdziłam, dobra, zróbmy to, bo mi było szkoda strasznie, bo ten wybieg jest duży i szkoda mi było nie robić, bo przez większość wybiegów jednak prowadziłam te przejażdżki i tutaj on był tak jakby po drodze, więc stwierdziłam, że nie, no musi być. Dałam też ten domek, który mają słonie, ale... zmienimy napis. Później zrobimy tutaj albo napis safari, albo zostawimy po prostu bez napisu, no bo słonie to tak nie bardzo, żeby tutaj były słonie, skoro tu ich nie ma, ale na pewno się tym zajmiemy. Tutaj lepiej jakoś fajniej ten brzeg wykończymy, bo też mi się nie do końca ten brzeg jeszcze tutaj podoba, bo chyba wyszło zbyt tak regularnie, zbyt za bardzo te skały wyglądają tak, wiecie, regularnie, podobnie do siebie, więc to sobie zmienimy. No i jeszcze będziemy tutaj sporo działać. Taki dziwny obraz mam jak za mgłą, a w ogóle to mnie wywaliło tak na koniec, jak już pod koniec tego speedbuilda mi się właśnie gra wywaliła, tam nie wiem czy widzieliście, ale coś pokazywało, że jestem offline, a nie byłam offline, więc musiałam resetować grę. No, także też już się działy dziwne rzeczy, więc stwierdziłam, że już tego speedbuilda sobie przerwiemy. Puścimy jeszcze na chwilę czas, zobaczymy, czy wszystko jest tutaj w zoo ok. Lew Puszek osiągnie dorosłość. Jej, cudownie, niech sobie dorasta, kochanieńki mój. Badania nam się skończyły. Cudnie, że badania nam się skończyły. Kontynuuj, pingwin. Mamy jakiegoś wolnego weterynarza? Nie mamy. Dobra, to ogarniajmy dalej, co się tutaj dzieje. Wybieg, wiele problemów. Gdzie wiele? Aha, u surykatek. No tak, ale to jest standard, prawda? Z tymi problemami tutaj. Powiem Wam, że tak znielubiłam ten wybieg z surykatkami, bo tu cały czas jest problem i miałam go przerobić, ale nie wiem, czy już go przerobię, czy będę się brać za przerabianie tego wybiegu. Po prostu znielubiłam ten wybieg, bo ciągle mi krzyczało, że jakieś tutaj problemy u nich. Wiele problemów. No właśnie, 11 alertów z tego wybiegu. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Zestresowane fenki, no tak, tu się sporo ciekawych rzeczy dzieje w tej franczyzie. Czy tutaj ten pracownik był taki ultra smutny? Czy z nim jest coś nie tak? On jest zmęczony, zobaczcie jaki on idzie przybity, biedny człek. Biedny, biedny, to idź się zregeneruj, idź sobie odpocznij, idź na przerwę, pozwalam. Wyjątkowo pozwalam. A, i chciałam otworzyć razem z Wami kolejkę, bo mieliśmy dwie stacje, ale teraz mamy ostatecznie tylko jedną, ale myślę, że do przeżycia, prawda? Zamknięte, otwórz. Otwieramy stację, myślę, że goście będą zachwyceni. Możemy podnieść ceny biletów, czy nie możemy? Wydaje mi się, że chyba powinnam zamknąć, żeby podnieść cenę biletów, prawda?
Liczba maksymalna. Dobra, to już się też tym pobawię innym razem. Chciałabym tylko zobaczyć, czy oni będą jeździć tymi samochodzikami, więc sobie troszeczkę przyspieszymy czas. Czy oni tu będą wbijać w ogóle? Dobra, przychodzą. Niebezpieczne zwierzę uciekło. Gdzie? Gdzie? Halo? Nie, nie, nie. Gdzie uciekło? Przecież ono nie uciekło, to zwierzę niebezpieczne. Wcale nie uciekło. Łe. Za dużo klikam. Gdzie? Kto mi uciekł? Zwierzę przebywa. Zwierzę przebywa. Ej, a teraz nie ma tego. No dobra, widocznie ona może wyszła na chwilę w jakiś element, gdzie właśnie tutaj gdzieś, gdzie coś nie przywierało do płotu i może dlatego krzyczało, że ona uciekła. Ale ona nie uciekła, ona jest cały czas na wybiegu, ta zeberka. Tutaj jeszcze powinnam poprawić też. Dobra, i puśćmy czas, zobaczymy, czy będą jeździć. Oby jeździli, oby mi tam dojeżdżali. O, dobra, wyruszyli, więc możemy zobaczyć, jak ta droga będzie szła. Nosorożce, kto mi uciekł? Jej, no zwariuję z tymi zwierzętami. Aha, pingwin. Dobrze, tak, tak, tak. Mówiliście mi chyba, że to się dzieje po... Schwytanie awaryjne. Że to się dzieje po jakiejś aktualizacji, że one zaczęły uciekać, tak? Dobrze pamiętam? Tak mi chyba coś pisaliście, że one zaczęły uciekać po aktualizacji. No trudno, już nic z tym nie zrobimy. W ogóle strasznie dużo błędów tutaj mam. To jest zoo, w którym mam najwięcej błędów od początku mojej przygody z Planet Zoo. Goście tutaj zaczęli napływać. A, miałam śledzić kolejkę. No właśnie, miałam śledzić przejazd. Idą tutaj, tu płyną. Płyną, jadą tutaj. Dobra, zwierzę umarło, okej. I możemy sobie teraz zwolnić tę przejażdżkę, bo ja bym chciała zobaczyć... Możemy się w sumie przejechać z nimi, bo chciałabym zobaczyć, jak oni będą jechać. Kamera nie tak, tylko tutaj proszę. O, naprawili drzwi, otwierają się, bo wcześniej się nie otwierały. Czy my jesteśmy w dobrym miejscu? Chyba w dobrym. Tylko poprosimy inny wagonik, w sensie inne miejsce. Wyżej, żeby lepiej widzieć. No, na tym najwyższym piętrze będzie najlepiej. Dobra, no i jedziemy. Teraz jesteśmy u... Znaczy teraz jesteśmy na ścieżce, a teraz wjeżdżam. Oj, ja powinnam chyba jeszcze trochę ten płot poprawić, bo on właśnie stoi na bramie. Więc to jest do poprawy. No i jeszcze sobie tutaj sporo rzeczy dołożymy, także nie martwcie się, będzie lepiej, będzie ładniej. Ale póki co mamy taki dobry zarys, jak chcemy, jak ja chcę, żeby wyglądało. Wyglądał ten wybieg. Fajnie, że jest tutaj więcej gatunków, więcej niż jeden. To mi się podoba, bo zazwyczaj chyba wszędzie w tym akurat zoo mam po jednym gatunku. O, gałęzie! O, drzewo! Prosto w twarz, jak milutko. Tutaj sobie rzeczka płynie, goście sobie zakręcają, mogą oglądać, tak samo jak w przypadku słoni, zwierzaki przebywające w tym domku. No i wyjeżdżają. Nie chciałam, żeby też zwiedzali cały wybieg, chciałam, żeby te zwierzęta miały chociaż odrobinę prywatności. Myślę, że to jest taki optymalny rozmiar przejażdżki po wybiegu, że coś tam zobaczą, ale mimo wszystko zwierzęta mają też trochę bardziej prywatną strefę, chociażby tutaj mogą się trochę skupić na sobie, bo tu wszędzie też jeszcze ścieżka idzie, więc też goście ich podziwiają. Właśnie powinnam rozstawić tablice informacyjne. O, jak się fajnie pasą. O, wszystkie razem, jak słodko. Dobra, przechodzimy sobie teraz do imion. No i pierwsze imionka są dla zeberek. Limonka pasuje idealnie i Bronzer troszkę mniej. Chciałam nazwać czarno-białego Bronzer i to by było fajne, ale mam same samice, więc tak do tego białego Bronzer pasuje troszkę mniej, ale myślę, że wyszło całkiem śmiesznie przez to, że jest taki biały i że się nazywa Bronzer, to tak, taki mamy tutaj mały żarcik subtelny, ale Limonka pasuje idealnie, więc to jest nasza pierwsza para imion. I kolejne imionka są dla pingwinów i tutaj było całkiem sporo propozycji. Przypominam, że zawsze propozycje możecie pisać pod najbardziej aktualnym odcinkiem z Planet Zoo. Dobra, pierwsze imię to Szef i mieliście sporo propozycji z pingwinów z Madagaskaru, tak mi się wydaje, że z tej właśnie animacji. Dalej mamy Fistacha, ciekawe imię, ciekawa propozycja. Tego chyba akurat nie nazwałam, bo to była samiczka, ale tutaj też jest jeden i ten się nazywa Skipper. Dzień dobry, kochanie. O, to jest maleństwo.
Dzień dobry, słodziaczku. Jakie to piękne, puchate takie. No, dobra, lecimy dalej. Tutaj chyba po środku sobie pływała samica i akurat tej nie nazywałam, tak? Ale tutaj jest trójka też z waszymi imionami. To jest szeregowy. Dzień dobry, przywitaj się. Dzień dobry, witamy. Dalej mamy, kogo my tu mamy? Mamy Riko. Proszę bardzo, jest i Riko. Riko też jest młody, czy mi się wydaje? Nie mogę go znaleźć. Nie mogę... O nie, dobra, jest. Tak, Riko też jest młody. Młodziutki, więc też jest taki pięknie puchaty, pokaż się skarbie, no też jesteś piękny, tak, przezacny. I jeszcze jednego mamy tutaj malucha, który ma teraz na imię Kowalski. Dzień dobry, kochanie, dzień dobry. O, słodkie są strasznie, strasznie. Malutkie zwierzurki są słodkie, malutkie w sensie młode. No i widzę, że jeszcze pominęłam imionka z poprzedniego odcinka. Czemu ty się nazywasz tylko T? Dobra, jesteś samcem, propozycja dla ciebie była Żyro, więc teraz się będziesz nazywać Żyro. I dla samicy żyrafy była propozycja imienia Żyra. Aha, to też samiec, dobra, bo my chyba nie mamy samicy, prawda? Czy mamy? Nie, mamy samicę, bo ja kupiłam trzy żyrafy czy dwie w końcu. Wiecie co, już w sumie nie wiem, poczekajcie, spójrzmy sobie tutaj. I zerkniemy, ile ja mam tych żyraf. A czemu mi nie pokazuje żyrafek? Halo, ja bym chciała żyrafki zobaczyć, zwierzęta. Dobra, jeśli chodzi o żyrafy, to nie mamy samicy, więc tylko jeden samiec będzie mieć teraz nowe imię. I jeszcze chyba pominęłam imionka dla zeberek, więc wracamy na chwilę do zeberek i będziemy je nazywać. Ty jesteś dziewczynka, będziesz się nazywać teraz Paska. Jak słodko, paska pasuje do ciebie. I dla chłopca chyba też mamy paso. Też bardzo ładne imię, więc chłopca sobie teraz nazwiemy. Aha, chłopca nie mieliśmy już wolnego. Dobra, czyli jednak tylko samice. I to by było na tyle. Ja się z wami będę powoli żegnać. Pamiętajcie, że na końcu czekają na was scenki, więc jeszcze nie wyłączajcie. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!